prowadzić konwersację. Kamila, gratulacje 10 wspaniałego miejsca tutaj w Oslo. Po wczorajszym dniu chyba nie spodziewałaś się dziś takiego wyniku. Po wczorajszym dniu zastanawiałam się, jak się wszystko mi przejdzie. Ale rano byłam sprawdzić jeszcze wszystkie drobiazgi. No i wiedziałem, że no puści mnie na cień, niech już ci będzie dzisiaj, chociaż zrób te 3 skoki. No i nie, może nie tyle, że się nie spodziewałam, ale samą siebie zaskoczyłam. Tak, pozytywnie. Wiem, że mnie na to stać, ale nie wiedziałam, że teraz. To co się zmieniło w ciągu doby? Nie wiem. Może się wyspałaś. Nastawienie na pewno... Nie wiem. W sumie niezbyt dużo się mogło zmienić w ciągu tej doby, ale... No. Wczoraj Wiktoria była jedyną naszą zawodniczką w drugiej serii, dzisiaj ty nią jesteś. Fajnie by było, żeby w końcu więcej Polek zagościło w rundzie finałowej. Myślisz, że czego jeszcze brakuje drużynie? Czy chodzi o liczbę startów takich międzynarodowych? Zbieranie doświadczenia? Jeżeli chodzi o starty, to mamy ich na pewno więcej niż wtedy, kiedy było z EFL, ten sezon, kiedy my dobrze skakałyśmy. Myślę, że mamy aktualnie ich dużo, dużo więcej, więc myślę, że w zawodach tutaj nie ma problemu. Myślę, że w spokoju i takiej pracy, takiej faktycznie, jakby to powiedzieć, takiej solidnej pracy, takiej faktycznie związanej z tym, co musimy zrobić. A wy ten sezon letni traktujecie faktycznie jako taki typowo przygotowawczy do zimy, czy miałyście tutaj postawione cele na lato? Ja na lato nigdy sobie jakichś większych celów nie stawiam, bo dla mnie lato jest takim sezonem przygotowawczym do zimy całkowicie. Jeżeli ktoś nie idzie, to się nie denerwuję tym, bo teoretycznie skoki to jest sport zimowy, więc cieszyłabym się bardziej, jakby mi wychodziło w zimie, aniżeli w lecie i jechać na przykład z nastawieniem, że super, lato, całe lato było super, wchodzi zima i kompletne zero. Po prostu jakby ten... Także wolę się nastawić na zimę i przepracować całe lato. Także nie stawiam sobie nigdy celów na lato. Super, to tak na koniec zapytam w imieniu kibiców, czy leciałaś tu z kotem? Jednego kota mamy, ale nie ze swoim. Nie ze swoim. Podejrzewam, że moja kotka nie zniosłaby jakiejś większej, dłuższej podróży. Samochodem jeszcze da się ją przewieźć, ale myślę, że lot dwie godziny tu, myślę, że to by było ciężkie dla kota, także nie chciałam jej męczyć. Spoko, rozumiem. To powodzenia w kolejnych startach. Dziękuję bardzo. Dzięki.